macie starego iPhone'a lub inny starszy smartfon i nie wiecie, czy warto wymienić go na najnowszego iPhone'a 12? W tym odcinku odpowiem właśnie na to pytanie. Oto 5 powodów, dlaczego warto kupić iPhone'a 12 lub iPhone'a 12 Pro. Oglądajcie! Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to koniecznie zostaw subskrypcję na naszym kanale z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych ekscytujących filmów na kanale Technostrefa, a ponadto zapraszam Cię również na naszą stronę technostrefa.com, gdzie przygotowaliśmy specjalny artykuł, który opisuje wszystkie różnice pomiędzy każdym z 4 nowych modeli iPhone'ów 12, także tutaj link w karcie do tego, a my przechodzimy już do pierwszego powodu. A pierwszym powodem są nowe ekrany. Ekrany OLED, które teraz znalazły się w całej linii iPhone'ów. W związku z czym, jeżeli posiadacie na przykład iPhone'a 10R, czy jeszcze starsze modele jak 8, 7 lub iPhone'a 11 zeszłorocznego, to naprawdę warto wymienić, bo tam były obecne ekrany LCD, a nie OLED, czyli nie te zbudowane z diod organicznych, które nie tylko są energooszczędne, ale zapewniają najlepszą jakość obrazu. Głębokie czernie, wysoki kontrast, no i oczywiście fajną, super jasność, bo ona również została podbita w tych modelach względem tego, co było w zeszłego roku. No i oczywiście nieziemskie odwzorowanie barw. To wszystko zapewniają te nowe ekrany OLED, czyli w nomenklaturze Apple'a Super Retina XDR. I to jest na pewno pierwszy i najważniejszy, jeden z najważniejszych powodów, dlaczego nowe iPhone 12 są tak ekscytujące. Drugi powód to iPhone 12 mini. Dokładnie tak. iPhone 12 mini to chyba najciekawszy telefon tej premiery. Dlaczego? Ponieważ jest to najmniejszy flagowiec od Apple'a, czyli najmniejszy iPhone, ale też telefon, który jest najmniejszym flagowym modelem, czyli tym z najlepszym wydajnością i najlepszymi technologiami, jaki jest dostępny na rynku. Mowa nie tylko o iPhone'ach, ale także o całej androidowej konkurencji. Krótko mówiąc, jeśli szukacie naprawdę telefonu, który jest bezkompromisowy w każdym calu, no i oczywiście ma gabarety, no nie takie małe jak ta nasza tutaj atrapa, ale idealnie mieści się w dłoni, nie zajmuje dużo miejsca w kieszeni czy w torebce, to jest to właśnie model dla Was i wcześniej takiego modelu po prostu nie było na rynku, w związku z czym jest to idealny powód, żeby telefon wymienić właśnie na iPhone'a 12 mini. Druga sprawa tyczy się oczywiście całego nowego wyglądu, designu, a także materiałów, z jakich nowe iPhone'y zostały wykonane, ponieważ teraz mają one kanciaste kształty, co pozwoliło nie tylko na zwiększenie pewności chwytu samego telefonu, ale także na pewne zabiegi konstrukcyjne. Otóż, kiedy iPhone'y miały zaokrąglone krawędzie, to trudniej było upakować wszystkie elementy funkcjonalne w środku telefonu, bo jak wiecie, po prostu wtedy nie mogły one dochodzić do krawędzi ze względu na swoją wielkość. Teraz od krawędzi do krawędzi wszystko może być wypełnione. Dzięki czemu najnowsze iPhone'y są nie tylko mniejsze, zapewniając jednocześnie większe ekrany, ale także mają mniejszą grubość. Są naprawdę smukłe i cienkie, dzięki po prostu, tak jak mówię, lepiej leżą w dłoni, wyglądają ładniej, no i pozwoliło to Apple'owi na umieszczenie jak największych ekranów w jak najmniejszej gabarytowo obudowie. Dodatkowo iPhone'y z serii Pro, czyli 12 Pro i 12 Pro Max, mają także ulepszoną normę wodoodporności. Możemy z nimi wchodzić pod wodę aż do 6 metrów, także naprawdę głęboko. No i oczywiście iPhone'y 12 Pro są wykonane ze stali chirurgicznej, w związku z czym ich ramki, te boczne, są naprawdę, naprawdę wytrzymałe. No i oczywiście mamy także nowe kolory, bo jest ten niebieski kolor w przypadku iPhone'a 12 i 12 mini i pacyficzny błękit w przypadku 12 Pro i 12 Pro Max, także również to jest na pewno ciekawy argument, jeżeli jesteście takimi osobami, które na to zwracają uwagę, a ja na przykład na to uwagę zwracam. No oczywiście takim może mało przyjemnym, ale lekko humorystycznym akcentem może być to, że jeżeli zbiliście poprzedniego iPhone'a czy inny telefon, no to też jest dobry argument, żeby wymienić, dlatego ja właśnie zamówiłem iPhone'a 12, bo mój poprzedni się zepsuł. A czy Wy kiedyś zbiliście telefon? Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem i zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Dzięki z góry. Kolejną sprawą, równie ważną, a pewnie dla wielu osób najważniejszą, są aparaty. One zostały ulepszone. Ulepszone naprawdę o lata świetne względem poprzedniej generacji przed iPhone'em 11, ale także ulepszone względem poprzedniej generacji, czyli właśnie iPhone'ów 11. Dlaczego? No otóż nie tylko mamy tutaj nowe matryce, nowe aparaty, jeśli chodzi o technologie fizyczne, ale także jeśli chodzi o technologie oprogramowania aparatu, ponieważ tutaj
każdy z telefonów, na każdym z aparatów, z obiektywów ma do dyspozycji technologię Deep Fusion. To jest nowość. Na czym ta technologia polega? Pewnie nie każdy o tym wie, dlatego warto posłuchać. Ta technologia pozwala na wykonywanie wielu zdjęć, tak jak mówię, każdym aparatem. Kiedy my po prostu robimy zdjęcie, to aparat sobie zapisuje wiele, wiele klatek i potem z każdego tego zdjęcia sztuczna inteligencja wybiera najlepsze części, łącząc je potem w to jedno najładniejsze zdjęcie. Dlatego też zdjęcia z iPhone'a po prostu wykonane już aparatem, nie przerabiane później, wyglądają tak świetnie. Właśnie to zasługa technologii Deep Fusion, która teraz dostępna jest na wszystkich aparatach, czyli na dwóch aparatach w iPhone'ach 12 i na czterech aparatach, czy trzech aparatach w iPhone'ach 12 Pro i oczywiście na przestrzeni całej linii modelowej, czyli nie ma tak, że tylko ta funkcja jest dostępna dla modeli Pro i jest dostępna również dla tych tańszych modeli. No i oczywiście same aparaty również zostały ulepszone. Mowa nie tylko o jakości zdjęć, ale także szczególnie o jakości zdjęć portretowych i o jakości zdjęć nocnych, bo tutaj faktycznie Apple postarało się, żeby to działało dużo lepiej. Co więcej, w przypadku modeli Pro mamy do dyspozycji nowy sensor, sensor LiDAR, który pozwala na wykonywanie zdjęć portretowych z jeszcze lepszą szczegółowością, a w przypadku modelu Pro Max mamy nie tylko lepszą, większą matrycę, która absorbuje więcej światła, w związku z czym ten tryb nocny będzie już naprawdę na perfekcyjnym poziomie, co więcej, mamy lepszą stabilizację obrazu, no i także większe przybliżenie optyczne w teleobiektywie. Ale o tym wszystkim, tak jak mówię, o całych szczegółach, przeczytacie w naszym artykule na stronie technostrefa.com, bo tam wszystkie rzeczy opisane są naprawdę szczegółowo. No i na koniec ten piąty powód, on oczywiście może nie jest aż tak ekscytujący, ale nowa, a właściwie stara, bo kiedyś ona była dostępna w MacBookach, technologia Mac Safe. Czyli coś, co powoli Apple przygotowuje, żeby aż takiego szoku nie było w przyszłym roku, jak niestety, ale port ładowania zniknie z iPhone'ów 12S, tudzież 13, zależnie jak będą się nazywać. Tak, dokładnie. Port zginie, a technologia zniknie, a technologia MagSafe jest na to przygotowaniem. To zupełnie nowa linia akcesoriów do naszych iPhone'ów, nie tylko związana z etui, czy z jakimiś tam miejscami do przechowywania chociażby kart kredytowych, czy dowodu osobistego, ale także związana z ładowaniem bezprzewodowym. Te ładowarki teraz po prostu się przysawają, przyciągają do tyłu obudowy, tak jak wygląda to trochę jak stetoskop taki lekarski. No w każdym razie, abstrahując od tego, fajnie, że Apple tutaj coś nowego wymyśliło. Nie do końca to działa dobrze, jeśli chcemy to wykorzystać jako zwykłą ładowarkę bezprzewodową, indukcyjną, która miałaby leżeć na biurku. Raczej jest to właśnie taka ładowarka przewodowa, ale którą podpinamy za pomocą tego magnetycznego przyciągania, a nie wkładania przewodu, co jest oczywiście też fajniejsze, bo nie musimy wtedy szukać dziury, nie musimy patrzeć po ciemku, tylko po prostu tam, gdzie jest magnes, to się przykłada i się wszystko pięknie ładuje. Także to jest fajny powód. No i oczywiście fajnie, że Apple też rozwija szybkie ładowanie. Nadal jest oczywiście lata świetne za konkurencją Androidową, jeśli chodzi o moc ładowania i szybkość ładowania, ale fajnie, że z roku na rok to trochę się zwiększa, w związku z czym tutaj trzeba oczywiście zapisać to wszystko na plus. Aha, no i przecież to było takie dla mnie oczywiste, że zapomniałem nawet opowiedzieć o tym, że w 2020 roku jest to już przecież standard. 5G. 5G będzie w nowych iPhone'ach, więc super szybka prędkość internetu, super niskie opóźnienia. To również w nowych iPhone'ach jest, czego w żadnym innym iPhone'ie poprzednio nie było. Także to też jest naprawdę solidny powód do wymiany na ten telefon. Także to było 5 powodów, dlaczego warto iPhone'a 12 i iPhone'a 12 Pro kupić. Czy wy się z nimi zgadzacie, czy macie jakieś inne? Oczywiście czekam na wasze opinie w komentarzu pod tym filmem. Ja oczywiście iPhone'a już zamówiłem, w związku z czym jak tylko do mnie dojdzie, to wam go pokażę, opowiem, zobaczycie jak to wszystko wygląda w praktyce. Dlatego nie zapomnijcie, aby zasubskrybować naszego kanału, oczywiście dzwoneczkiem, aby nie przegapić tych nadchodzących naprawdę ciekawych filmów na temat nowych iPhone'ów 12 i także nowego Apple Watcha, który no już czekam bardzo długo, ma dojść w połowie listopada, również o nim opowiem, jak tylko go dostanę, bo też jest na pewno to ciekawy produkt. Jeżeli ten materiał wam się podobał i uważacie go za przydatny, koniecznie udostępnijcie go wśród swoich znajomych, a także zostawcie zasięgową łapkę w górę pod tym filmem, w ten sposób doceniacie naszą pracę. No i oczywiście wpadnijcie na naszego Instagrama, bo słuchajcie, na naszym Instagramie będzie konkurs na iPhone'a 11 Pro. Jeżeli tylko dobijemy 10 tysięcy obserwujących, to odpalamy konkurs na iPhone'a 11, także słuchajcie, wbijajcie tam i tam na pewno obserwujcie nas, lajkujcie nasze zdjęcia i zachęcajcie znajomych do brania udziału w tej zabawie. A tymczasem żegnam się z wami, mój do was Szaka, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale Technostrefa. Trzymajcie się, pa pa!